Po co są filiżanki pod te czaszki kawiarki? Takie są głupi dzisiaj. Mam taką energię dziwną. Dobrze, zaraz zaczynamy. Pytanie zadaję, jak wyglądam? Cisza za kamerą. Trudno. Na kanale Wujka Czarka wita was osobiście Wujek Czarek ze swojego kanału. I teraz pytanie, jak się mówi na kanale czy w kanale? Mnie zawsze słowo kanał ma jakieś takie pochodzenie, że tam wszyscy robią nas w kanał. Takie było, że kanał to był dla mnie na początku jako dziecko. Kanał to było miejsce, gdzie powstańcy, wiesz, chowali się w kanałach, przechodzili kanałami. Kanał to było zawsze coś ciemnego, coś, w co nie wolno wchodzić, a tu nagle mamy kanały telewizyjne, mamy kanały na YouTubie i wszyscy sami się wpychamy w kanał. Ale mój kanał różni się tym od innych kanałów, że sam go sobie wyrzeźbiłem, sam go sobie wykopałem i sam do niego wlazłem. I najgorsze jest to w tym wszystkim, że do tego kanału was wciągnąłem. Dlatego niestety jesteście na mojej łasce. Ale jesteście. Spotykam was coraz więcej na żywo. Ja żywy. Rozpoczynamy dzisiaj Q&A. Lubię czasami tak, musimy być na bieżąco. Te Q&A tak się powtarzają, może niektórzy są znudzeni Q&A-ami, ale słuchajcie, to jest wszystko na bieżąco. Dlatego muszę być z wami na bieżąco. Zaczynamy. Zaraz powiem, co tu widzicie, ale zacznijmy. Musi pójść czołówka po to, żeby była tyłówka. No to jedziemy. Moi drodzy, pochwalę się tak, bo kiedyś wam się chwaliłem, dostałem od Edytki chyba rok albo dwa lata temu. Zacząłem oglądać na Instagramie, podglądać pana Steve'a Cassino, to jest Amerykanin. On robi z fistaszków, z orzeszków, różne piękne, cudowne rzeczy. Aktorów, piosenkarzy i tak dalej, i tak dalej. A Edytka zamówiła mnie. I to dostałem dwa lata temu od Steve'a. Steve, thank you very much. To jest od Steve'a i w tym roku, uwaga, dostałem na gwiazdkę, pochwalę się, następnych dwóch pazurów. Pamiętacie? To jest Szczęśliwego Nowego Jorku. No, jak składałem przysięgę, że będę Amerykaninem zajebistym. Tak, tak, a tu jest Wujek Czarek Killer. Też fistaszek, bracie, niestety, skąd oni wiedzą? Fistaszek. Steve'owi muszę podziękować, zrobię sobie takie zdjęcie później i wrzucę na Instagram. No, Steve się ucieszy. On od czasu, kiedy kupiłem od niego, bo to kosztuje, znaczy ja kupiłem, stara zapłaciła te trzy pamiątki. Znaczy, po pierwsze już zaczął mnie obserwować. Patrzcie, co mam. Espresso w prezencie, który dostałem. Proszę bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Teraz już mam w czym pić tak elegancko espresso. Rosjanie tak piją czaj, że z tego, z samowaru nalewają na podstawek i tak siorbią, bo lepiej smakuje. Ale nie wszyscy Rosjanie. Widziałem takich, co nie piją. Mało jest takich, co nie piją. No ale może są chorzy. Powinna być najpierw woda. Nie wiem, czy wiecie, jak się pije espresso. Nie, kurde, nie dam rady. Kurde, takie są głupi dzisiaj. Mam taką energię dziwną. Subskrybujcie kanał, bo warto. Patrz, jaki Wojek jest elegancki. Miałem też właśnie sesję zdjęciową do wywiadu. Oczywiście na temat pracy zawodowej i filmu Psy 3. Udzielam teraz dużo wywiadów. Wywiad polega na tym, że pytają dziennikarze, ty jesteś przekonany, że teraz w tym wywiadzie powiesz coś tak niebywałego, tak cudownego, tak odkrywczego, że przewrócisz świat do góry nogami. A okazuje się, że potem czytasz i mówisz, i jest takie pytanie, jak, pani profesora, jak człowiek jest, jak? Wiecie, co to jest jak? Jak to jest zwierzę juczne, czyli po polsku osioł. W tym razie każdy wywiad kończy się tym, że robią z ciebie osła. Obronić się przed oślimi uszami jest bardzo, bardzo ciężko. Jedziemy! Urban 955. Co aktorzy i reżyserzy sądzą naprawdę o aktorach niezawodowych, tak zwanych naturszykach? Naturszczykach. Tak się mówi, naturszczycy. Co aktorzy sądzą o aktorach niezawodowych? No jest coraz więcej aktorów niezawodowych. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych nie wszyscy skończyli szkoły, bo tam szkół nie ma jako takich aktorskich. Jest
Studio Lee Strasberga w Nowym Jorku. To jest taka najbardziej elitarna szkoła teatralna. Lee Strasberg założył taką szkołę wiele, wiele lat temu. Ona nosi tylko jego nazwę już w tej chwili. I tam największe gwiazdy zdobywają szlify takie zawodowe, uczą się techniki. U nas w Polsce jeszcze jest taki system właśnie, że są szkoły państwowe, które uczą na aktorów. Szkoły są w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. W Białymstoku jest Wydział Lalkarski. I wyobraźcie sobie, że no, są też szkoły prywatne. Szkoła Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy. Warszawska Szkoła Filmowa. To jest właśnie szkoła prywatna. Ale ona ma, że tak powiem, no, jak to się nazywa, atest, pozwolenie Ministerstwa Kultury na to, żeby szkołą być, bo to trzeba spełniać warunki. A aktor naturszczyk to jest taki, którego wzięliśmy z ulicy, bo do czegoś się nadawał, okazuje się, że nadaje do większej ilości rzeczy. Stosunek do aktorów niezawodowych w tej chwili chyba jest ambiwalentny. Wiesz, co to znaczy ambiwalentny? Znaczy taki... Mnie na przykład jest wszystko jedno. Jeżeli dobry aktor, to czy on ma szkołę, czy nie? Olaf Lubaszenko ile lat nie miał szkoły. Nie miał czasu, ciągle grał. Daniel Olbrychski. Nie wiem, czy wiecie, ale on na pierwszym roku został wzięty do filmu Andrzeja Wajdy. No i potem, że nie miał czasu skończyć studiów. Potem już grał Hamletów, już grał największe role. Grał Potop, nie wiem, w seriale Pan Wołodyjowski. To wybitny, wspaniały, wielki polski aktor. Jak leci Potop, nie zaczynam go oglądać, to ja nie mogę skończyć. To jest arcydzieło. Jak nie widzieliście Potopu, to musicie zobaczyć. To jest duże, fantastyczne kino. I Daniel Olbrychski chyba miał, nie wiem, z 50 parę lat, jak eksternistycznie złożył egzamin i nadano mu tytuł aktora magistra sztuki. Tak naprawdę aktorzy i reżyserzy mają dziwne podejście do aktorów naturalnych, takich naturszczyków, dlatego że są aktorzy, na przykład Jan Nowicki kiedyś bardzo źle się wypowiadał o jednych takich polskich aktorach, naturszczykach, właśnie amatorach, a ja uważam, że zrobił im krzywdę i nie zgodziłbym się z tą jego definicją, że nie psują rynek, czy coś takiego powiedział. Jest coś takiego, jeżeli ktoś chce oglądać takiego aktora i go obsadza i ludzie chcą oglądać, zauważcie, że aktorzy, naturszczycy najczęściej występują w telewizji. Kiedyś wam tłumaczyłem, że telewizja to jest takie medium, które musi coś pokazywać między blokami reklamowymi. Więc czy tam jest zawodowiec, czy tam jest amator, naprawdę wszystko jedno. Generalnie ludzie przestali to odróżniać na pierwszy rzut oka. Dlatego, że sposób, jak się to kręci, sposób mówienia, już Stanisław Bareja w Misiu, czy w swoich filmach, czy w swoich serialach, Zmiennicy, to było jego. Czy jeszcze tam był taki blok Alternatywy 4, to tam też bardzo dużo gra, oprócz zawodowców, gra naturszczyków. Oni inaczej mówią. Ja słyszę zawsze, kiedy ktoś nie jest aktorem zawodowym. Dla mnie bardzo często oni kłamią. Oczywiście w cudzysłowie, ja wyczuwam fałsz. Ale ludziom może się to wydawać normalne. Kiedyś pamiętam, zapytałem Olafa Lubaszenko, dlaczego on bierze naturszczyków, no nie, trenerów, piłkarzy do epizodów. Takich malusieńkich, takich strzałów. A mówię, no ale u Barei też oni tak dziwnie mówią, a jednak im wierzymy. Tu się nie spierałem z Olafem, bo uważam, że tak. Że taki kolor też może być. Ale są naturszczycy i denaturszczycy. Denaturszczycy to są tacy, którzy piją denaturat i się ich bierze do jakichś takich, no żeby tam się nie wiem, przeszli lewo, prawo, prawo, lewo. Pojawili się w filmie, opowiadał kiedyś Kazimierz Kłuc, świętej pamięci wybitny reżyser nasz polski, który robił Perły w koronie, arcydzieło polskiego kina. Rzecz się dzieje oczywiście na Śląsku, to był mistrz zakochany w Śląsku. I wyobraźcie sobie, była taka scena, on siedział na hałdzie, na takim na krzesełku, tam kamera pokazywała scenę. Nagrywali taką dużą jakąś, no i potrzebowali wielu naturszczyków, no i tam byli tacy, co na hałdach żyją. Tacy biedni, którzy zbierali z tych hałdy, to jest to, co zostaje z kopalni, czyli nie ten właściwy węgiel, tylko jakiś taki pył. Te hałdy się usypują, na przykład w Bełchatowie, nie wiem czy wiecie, tam jest kopalnia węgla brunatnego, to jak się przejeżdża koło Bełchatowa, to są po prostu góry. Tam możesz na nartach jeździć. To są hałdy. Wszystko z tego, co wykopali, a nie jest węglem. Tam wiatraki stoją, bo tam wieje. Wiecie, że takie hałdy pokopalniane mogą zmienić klimat w danym miejscu. Robi się mikroklimat. To jest nieprawdopodobne, jak cywilizacja może wpłynąć na środowisko. No to jest inna rozmowa.
I wyobraźcie sobie, że te hałdy takie, i na tych hałdach ci biedacy, tacy, co woleli tylko wypić, co tylko zarobił, to od razu przepijał, a najtańszy był denaturat. Już nie wiecie, młodzi, co to jest denaturat. Denaturat zawsze to był taki skażony alkohol do celów przemysłowych. Czyli miałeś przemyć śrubokręt na przykład alkoholem, to nie kupowałeś wódki wyborowej, tylko brałeś denaturat, bo on był tani, był zabarwiony na fioletowo, żeby było widać, że to jest trujące, ale oni to walili. Im ta trucizna nie przeszkadzała, wręcz przeciwnie, szybciej kopała w beret. I oni ten denaturat walili, śmierdziało to jak cholera. Kiedyś na stacji benzynowej zatrzymałem się, pamiętam, teraz już tego nie robią, ale te płyny do spryskiwaczy na zimę były właśnie z alkoholem, żeby on nie zamarzał na szybach. I w Warszawie zatrzymałem się, to było w nocy, i grzał się taki właśnie denaturszczyk w tej stacji benzynowej. I ja zatankowałem paliwo i chciałem dolać płynu do spryskiwacza i mówię, wie pan co, ten płyn będzie dobry do tego sprzedawcy, tylko że, wie pan co, bym chciał, żeby on tak alkoholem nie śmierdział. Ten denaturszczyk do mnie mówi, panie Czarku, zmieszasz pan z kolą, w ogóle nie czuć. Więc kupiłem. No i opowiadał Kuc, pan reżyser Kuc, że siedział na tej hałdzie i wyobraźcie sobie, taki denaturszczyk, on wybierał kawałeczki węgla, jednak na tych hałdach się znajdowały, on sobie do wiaderka sprzedał ten węgiel, dostawał za to 2 złote i to wszystko przepijał. Na tym polegało ich życie. To byli ludzie, którzy mieli 30 par lat, 40, wyglądali na 120, bo mieli ten organizm zniszczony alkoholem, żyli nie dłużej niż 40 lat, 40 parę. I on im dał zarobić, no bo oni byli potrzebni przy tej produkcji filmu. I on tak mówi, że widzi taką scenę, że ci denaturszczycy tam się spotkali i jednego z nich wytypowali, że poszedł do reżysera. I on tak idzie, taki biedny na tych chudych nóżkach, idzie pod tę hałdę, no wiecie, do góry. To mu zajmuje dużo czasu, Kuc tam ustawia jeszcze kamery, jeszcze to jest na wszystko czas. Wreszcie doczłapał się do reżysera Kuca i mówi tak. Panie Kuc, ja w imieniu wszystkich hopów chciał panu podziękować, że pan nam dał tyle zarobić, bo my z chłopami obliczyli, że za to, co nam dał pan zarobić, to teraz możemy pić 600 lot. To moja ulubiona opowieść o denaturszczykach. W każdym razie ja z tym nie mam problemu, co inni aktorzy i reżyserzy sądzą, to powiem wam, ja myślę, że taki aktor naturszczyk ma trochę przerąbane. Ja znam bardzo dobrze Kamila Nożyńskiego, który zagrał główną rolę w serialu Ślepnąc od świata. Zagrał to wspaniale, wybitnie moim zdaniem, naturalnie, a jednak to nie jest aktor zawodowy. Jest hip-hopowcem, jest artystą, oczywiście wspaniałym, ale jakby aktorstwo to jest dla niego coś nowego, to są buty, w które go ubrano. I ostatnio opowiadał mi anegdotę, mówi, że zaprosili go na jakieś zdjęcia próbne, czyli tak zwane casting. No to słuchajcie, jeżeli biorą faceta, który pierwszy raz jest w filmie i on jest taki, to znaczy, że potrzebują kogoś takiego jak on. A oni każą mu zagrać co innego. On mówi, stary, no to jakaś pomyłka. Ja mówię, no raczej tak. Także mówię, nie przejmuj się, Kamil, bądź sobą. Właśnie. I tu jest tajemnica. Bądź sobą. Jeżeli, czy to jest aktor zawodowy, czy to jest aktor amator, jak będzie sobą, to będzie wspaniały. Nas w szkole teatralnej uczą, jak być sobą, a jednocześnie grać. Wiecie, o co chodzi? Nie możesz zagrać bycia sobą. Albo jesteś, albo nie. To jest taka cienka granica. A czasami aktor, tak zwany naturszczyk, tak fajnie, fantastycznie jest sobą, że już nic nie musi grać. Także jemu łatwiej. Ale nagadałem. Dobra, dalej. A jaki najbardziej lubi wujek Czarek słuchać muzyki? Europinson. Z internetu. Nie wiem, jak ci powiedzieć. Kiedyś to było tak, że dziewczyny patrzyły na chłopaków, który miał książkę albo który słuchał muzyki. To znaczy, że on był taki, wiesz, wrażliwy i dziewczyny go poważały, lubiły, wiesz, podchodziły do niego. Jest taki żart właśnie, jak taki chłopak, wiesz, ma słuchawkę, coś tam robi na internecie i dziewczyna taka zakochana w nim podchodzi i mówi, hej, słuchasz muzyki? On mówi, nie, ściągam. Także ja ściągam muzykę. Słuchaj, dużo ściągnąłem. I jak jadę autem, to wtedy słucham muzyki. I to na full. Bo dzieci nie lubią, jak jest głośno. I staram się dzieciakom teraz puszczać to, na czym ja się wychowałem. Beatlesów na przykład. Rolling Stonesów na przykład. Polską muzykę. Budkę Suflera. Wiesz, Perfekt. Niech powoli wchodzą w ten świat, żeby im ktoś nie pokazał gorzej.
wystarczy, że ojciec im wszystko zepsuje. Max Chmielu. Max Chmielu. Takie piwo 8%. Max Chmielu. Mówi się, że rok 94, kiedy to powstały takie filmy jak Pulp Fiction, Forrest Gump, Cztery Wesela i Pogrzeb, Skazanie na Shawshank, Król Lew, Leon Zawodowiec. Matko, to wszystko w jednym roku? 94? Skazanie na... Właśnie. A, to wam powiem. To najlepszy rok w historii światowego kina. Czy można pokusić się o wskazanie takiego okresu, roku, kilku lat, dekady dla polskiego kina? To były też mniej więcej, mi się wydaje, te same lata. I tu mi przypomniałeś zajebistą rzecz. Forrest Gump zgarnął bodajże 11 statuetek. I tego samego roku wystartował film Skazanie na Shawshank, który przepadł. No bo wiesz, musi wskazać na tego albo na tego. Wskazali na Forresta Gumpa. A to były filmy absolutnie na tym samym poziomie rażenia. I uważam, że gdyby ktoś dobrze pomyślał, okazuje się, że w Ameryce nie do końca zawsze dobrze myśli. I poczekał z premierą Skazanych na Shawshank rok, następny rok był taki sobie, albo słaby, no to Skazani na Shawshank zdobyłyby też, nie wiem, ten film zdobyłby 11, 10, ileś tam Oscarów. A nagle się zmierzył z Górą Lodową, z tym Forrestem Gumpem, który był bliżej serca, bliżej ludzi, bliżej takiego, tego czegoś. Bo jednak Skazani na Shawshank opowiadają konkretną historię. I tu, to jest to niesamowite, ten wysyp tych filmów wtedy był naprawdę porażający. Dokładnie wtedy był taki festiwal w Gdyni, gdzie miałem karetę. Cztery zajebiste filmy. Sara, Szczęśliwego Nowego Jorku, Sztos, debiut Olafa Lubaszenko i Killer. Na jednym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. A nagrody są finansowe, więc... Albo za drugoplanową, albo za główną, wszystko jedno. Okazuje się, że nie. Że środowisko nasze jest takie, że my pokażemy mu, żeby się nie cieszył. To nawet nie o to chodzi, to nie jest prywatna żadna wycieczka. Wygrał wtedy jakiś film, którego w ogóle nikt nie pamięta, ja też. A może ktoś pamięta? Główną nagrodę męską otrzymał Til Schweiger. Taki niemiecki aktor, wspaniały zresztą. Ale ja uważam, że powinien dostać pan Gustav Holoubek. To był jeden z jego ostatnich ról. O taki piękny film, gdzie dzieci z domu dziecka są... Tam jest jakiś pożar, czy coś przeflancowane do domu starców. I spotkanie tych ludzi na dwóch, tych, którzy wchodzą w życie, którzy odchodzą z życia, było tak piękne, tak zabawne, tak mądre. Ja ten film obejrzałem tak... No i niestety jakoś tak wtedy jury sobie pomyślało inaczej. W każdym razie zobaczcie. W każdym filmie miałem inną rolę. Killer raptem dostał wtedy nagrodę Klakiera. Bo najgłośniej klaskali po tym filmie. Żadnych nagród, nic. Te filmy pominięte. A Olafa Lubaszenko do tego stopnia olano, że nie dano mu nagrody za debiut. Olaf mówi sobie, jak nie dostaniemy za nic nagród, to dostaniemy za debiut, bo jestem jedynym debiutantem. Wiecie, o co chodzi? W kategorii debiut jest jeden debiutant. No to jest skazany na nagrodę. I uwaga, i jury było tak przebiegłe, że ogłosiło, że iż w tym roku, ze względu na to, że jest jeden film, to nie będzie nagrody za debiut. Tylko w łeb strzelić. Nie nagrodzili takiego wspaniałego filmu za nic. A potem, rok później, to już nie było komu dawać, to dawali komukolwiek. Także to rzeczywiście była taka, były takie lata. To była właśnie druga połowa lat 90. w polskim kinie. To się tak pięknie otworzyło. Zwora, Zwora. Dobra nazwa. Zwora, Zwora. Nie wiem, czy dziewczyna, czy to facet. Znakomity kanał. O, wiadomo. Bardzo dobrze, Zwora, Zwora. Co pan sądzi o kobietach, z którymi grywał pan 20-30 lat temu? Dobrze rozwinęły aktorskie skrzydła? Widzisz, jedna część pytania przeczy drugiej części pytania. Co, wiesz, no ja sądzę jak najlepiej o kobietach, z którymi grałem 20-30 lat temu, ale uważaj, czy dobrze rozwinęły aktorskie skrzydła? No, Krystyna Janda, ona zawsze miała rozwinięte, więc to nie miała co rozwijać. Inne aktorki dobrze się rozwijają, ale żeby się nie rozwijały wszerz. Aktorki mają gorzej, bo aktorki muszą wykorzystać moment, kiedy są młode i ponętne. Wtedy ich kino kocha, a potem kocha je tylko teatr. No, także nie chcę być tutaj, nie jestem złośliwy, absolutnie. Są też szczupłe aktorki w Polsce, ale ten, no, jest ich większość. Chciałem pozdrowić wszystkie koleżanki, ale ja z małą ilością kobiet grałem, no grałem to z kobiet, no od dziewczynką była Agnieszka Wrodarczyk, no to się rozwinęła, jak wiecie. Z którymi 20-30 lat temu grałem? Z Olą Woźniak.
grałem, bardzo fajna. Z Adą Biedrzyńską grałem. O, no z Kaśką Figurą grałem, no to najważniejsza moja partnerka Jania Przybylska. To były takie moje główne partnerki w filmach, kiedy grałem główną rolę. Jola Fraszyńska, możecie z nią zawsze zobaczyć w teatrze Szóste Piętro, bo gra ze mną w Bogu Mordu. Znaczy, nawet powiedziałbym odwrotnie, że to ja gram z nią, bo ona ciągnie główną rolę. Bardzo dobrze gra, więc zobaczcie, jak się rozwinęła. To jest niesamowite. Kasia Figura zawsze była rozwinięta i tego, i skrzydła też, i skrzydła też. Skrzydła bardzo dobrze rozwinięte. Także pozdrawiam. Kochani, czas leci nieubłaganie, a ja dopiero 2-3 pytania. To jest masakra. Są takie ciekawe dalej, więc spotykamy się za tydzień. Pamiętajcie, że macie potencjał. Namawiam was do tego, żebyście pracowali nad sobą, żebyście się otworzyli, żebyście... To jest niebezpieczne, że jak spotykam was na żywo i wy mówicie: wujek, a ty, naprawdę oglądam kanał, bo takie ciekawe rzeczy mówisz, jesteś dla mnie autorytetem. Nie mówcie mi tego, bo się zaczynam bać. Nie chcę być autorytetem, chcę być waszym wujkiem. Wujek. Wujek to wujek. No, tylko pieniędzy nie pożyczam. Chyba że to szybko oddam. I kwit. Na razie.